Cześć wszystkim, witam w odcinku ze Sword and Sandals Crusader w wersji klasycznej. Na start oczywiście zrobimy jakieś tutaj przyciszymy, bo wiem, że ta gra jest głośna i może mnie przekrzykiwać. No właśnie. I ogólnie tak. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie drugi sezon z kampanii. Bo pierwszy sezon jest na kanale. Nie komentowałem go. Ale może chcecie, żebym jeszcze raz nagrał kampanię? Napiszcie. Napiszcie to w komentarzach. I teraz tak. Nie wiem, gdzie, jak wy to oglądacie, to już wiecie, co ja nagrałem. Tak? A ja teraz, jak to nagrywam, nie wiem, który tryb wybiorę. No, na pewno, w sensie mogę dwa tryby wybrać, tak? Mogę jakieś tutaj zrobić kombinacje kilku trybów. No, to jest taki w harmonogramie wpisany. Ale tam jest wpisany, który tryb mam tknąć. Mam nadzieję, że mnie głośno i wyraźnie słychać. Jak mnie nie słychać głośno i wyraźnie, pisać w komentarzach. Może sobie survival wezmę? Okej. Myślę, że survival mógłbym sobie wziąć. Poprzedni odcinek, który był dawno temu. Chyba w tym roku, ale no, patrząc z biegiem czasu, no to dawno temu. Chyba był odcinek z... On brał udział w tym odcinku. I te cztery postacie nie miały tego drugiego podejścia. Tak? Tak to było? Bo nagrywałem sposoby normalna i harda. Dwa. Widzicie? Nie pamiętam, co ja by robiłem ostatnio. Pamiętam tylko, że grałem Selenem. I tam pokazywałem sposób na przejście harda i normalne. Tak. To może nie jest to tak, że nie pamiętam. Ale odcinek był dawno. Może sobie Belgrada dzisiaj weźmiemy. I weźmiemy sobie na przykład normal. Ok. Mamy takie ustawienia. Zaczynamy od króla. Zaczynamy od króla. Emperor będzie pierwszy na piątym levelu. Emperor jest tutaj. Jest ustawienie takie. To co, zaczynamy od walki z królem, z Lionelem. Przypominam, że mamy wersję klasyczną, tak? Z tej kolekcji. Mogę się leczyć, a nie potrzebuję. Ma jedną defensywę. Tutaj wpisaną książkę. Okej. Okay. To co, puszczamy Templar Knights, żeby coś zrobili. Okej. Krongardcy są rozwalone, teraz łucznicy strzelą. Łucznik jeden przeżył. Okej. Okay. Dobra, puścimy tych. Okej. Okay. Łucznika tam obiją i go ubili. Teraz tylko co z tym dużym się stanie? A pole. Czy ja mogę to jakoś przyciszyć? Bo wydaje mi się, że ta gra mnie teraz by trochę. Znaczy ta muzyka by trochę mnie przykrzykuje. I co? Który sposób robić? Na kolosy czy na Rise Deada? I oczywiście to nie są trzy punkty, nie? Są dwa punkty do rozdania, to jest błąd, którego nikt nie naprawił w klasycznej wersji, bo to trochę nabiera, nie? Jakby ktoś nie wiedział, że to są dwa punkty, to by później powiedział, a co się stało z trzecim punktem? Przecież miałem trzy punkty do rozdania, halo? Ja na szczęście wiem, że to są dwa punkty. Zawsze były dwa punkty tutaj i zawsze będą dwa punkty tutaj, w tym miejscu do rozdania. Nie wiem. Dla mnie szybszy sposób jest z kolosem.
Dobra, wezmę tego kolosa. No, dla mnie to jest sposób szybszy niż bawienie się w robienie małych, które i tak zginą. Szybciej kolosus załatwi wojsko. Okej. Puścimy ten lordcy na normalnej, żeby jakoś specjalnie nie poginęli. Iron Cavaliers leży. Okej. Teraz nie, mam nadzieję, że ta gra teraz nie jest za cicho znowu. Okej, dwóch łuczników, jeden mały leży. Teraz tak. Nie było, fajnie by było, jakby tych puścił. Okej. Dobrze, że jeszcze się nie zabili. Moi sobie nie wybili wojsk. Okej. Łucznik tam obity. Jeszcze mniej jednego ubił. Kolosa może puścimy, co? Na normalnej. Okej. Teraz łucznika rozstrzelamy i będzie zaliczona walka druga z lord strzelanym. Napiszcie mi w komentarzach, jak wygląda głośność w momencie, kiedy, w sensie, czy mnie słychać i jak muzyka gra. Bo to, że w cichym miejscu na polu bitwy, to wiem, że mnie słychać bardzo dobrze. Ale czy w tym miejscu mnie słychać, jak muzyka leci. Teraz rozdamy sobie punkciki po jednym. Leczenie i w kolosa. Baron Wolfgang. 36 na 16, okej. Niestety, nie, znaczy jest to niestety, nie mam z czego siebie leczyć, tak? Listki sobie latają. Mam jesień, więc widać trochę przetecz jesieni się nastrój zrobił. Okej. Sześciu uczników. Teraz to próbuję jakoś cieszyć tę grę, bo coś mi się wydaje, że głośniejsza jest gra niż ja. Okej, znowu koniki. Pozwali najsłabsze wojsko, tak? Regulatorsy i te... jak oni się nazywali, ci ucznicy? Od Wolfganga. Moi to są Templar Langers, a jego? Coś tam z tym, z Rangers był? Nie pamiętam, jak się jego ucznicy nazywali. Ale na pewno mogę puścić tych. Chyba, że mi jakiś zginie, to wtedy nie będzie dobrze. Na szczęście Brute skład zginął, a moje Templar Lordcy nic nie dostały do Mage'a. Ten jeden konik jeszcze został. Myślę, że puścimy na przykład kolosa, albo nie kolosa. Puścimy sobie na przykład tych. Rozwalam nikogo już nie. Nikogo nie rozwalili. On też przeżył. W sumie oboje byli na obronie. Ale teraz. O, serio? Jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz? Dobra, teraz już kolosem lecimy. Żeby już nie przedłużać tego. Nie chciałem puścić koni, bo była szansa, żeby tamten rozwalił jednego. Bo moje konie były mocno obite chyba. Ale zrobiłem, jak zrobiłem, tak? Nie ma co wracać. Weźmiemy sobie co? Więcej życia, więcej leczenia. Arglax. Teraz to może podgłośnie, bo mnie się wydaje, że... Czekajcie. Może teraz będzie wystarczająco głośno, cicho. Będziecie słyszeć i muzykę, i mnie. Co, atakujemy kolosem. Babon Lordcy na start. Trzech poległo, mi tam trochę damage'a zadali. Okej, łucznicy 10 zranieni u mnie. Też 10, ale jeszcze jednego ubili. Z jednego małego mam plecy. Więc teraz co mogę zrobić? Puścić moje koniki.
Teraz nie ma już zbyt za dużo dobrych wojsk, więc mogę tą trochę koni poniszczyć w sześciu. Moje konie są ranne, więc za chwilę je wyleczyć. Mam skalopę. Trzech łuczników, w sensie dwóch łuczników, jeden mały i u mnie jeden mały, siedmiu zranionych. Jego też trochę było poranionych. Mogę się pościć kolosa na sorożce. Dostał jednego kita, ale nikogo nie zabił u nich. Okej, pięciu łuczników i pięciu zranionych. Większość, w sumie wszystkie strzały poleciały w łuczników. No właśnie, i nie wiem, czy przypadkiem jakiś konik mi nie zginie, bo ja chciałbym te koniki mieć na walce z następnym przeciwnikiem. Czyli kolosami, dużo Warframsów, ale tej części klasycznie to wysysają manę, nie? Ale wysysają manę. Dobra, sześciu łuczników powinno zginąć. Jeszcze mi nikogo, nikt mi nie zrobił damage'a z tych bomba kaput, maka quest. Okej, to może puścimy teraz. Nie potrzebuję się leczyć, bo mam tyle życia, mogę cały czas kolosem leczyć. Wiecie co? Moim zdaniem twórca gry mógł w tych czterech walkach od pierwszej do czwartej wsadzić kolosów. No, żeby jakieś tam utrudnienie były, tak? Wiadomo, że kolosy w tej części wyjdą raz, zaatakują, a później już nie atakują wcale. No chyba, że wyjdą na kolosa, rozwalą mi kolosa i mogą jeszcze jedną turę walczyć. Okej, nie zbicie. Wy tak, ale mi nie mogli. Na szczęście nikt u mnie nie zginął, więc nie potrzebowałem leczyć. Okay. I teraz jest taka decyzja do podjęcia. Będzie mi potrzebne bardziej życie kolosa na start, czy po prostu leczenie? Polecimy bardziej tak. Będę się leczył bardziej, bo jednak życie mojego kolosa, no to tylko jest potrzebne na następne wejście. Więc jakby kolos zginął na start, no to dalej mi już niepotrzebne jest jego życie 300 i plus coś tam, tak. Niepotrzebne jest jego duże życie, skoro i tak kolos zginie, a inne wojska i tak go załatwią, nawet jak będzie miał więcej wojska, a leczenie będzie miał słabe. Więc zapuścimy go na normalnej, na depie. Okej, ile tu dostaniesz? Trzy hity dostał. Czy moi łucznicy jakoś tam pobili? 9? O, 19 u mnie. Może puścimy je na mną. A łucznicy uciekli. Łucznicy mi uciekli. Ilu ich zostało? 4. Dwóch pobili. A jeszcze mi tam dwóch łuczników postrzelili. Mam nadzieję, że jak już tego będę wolny, to nie pójdą konie, bo wtedy leżę. Na szczęście poszło dużo. Okej, jeden zginął, a mi żadnego hita nie zadali. Łucznicy już tam obili, ale chyba już po tej turze ich nie będzie. Dokładnie. Po tej turze nie mam łuczników. Tylko niech mi koni nie puszcza. Okej, łuczników na obronie. Teraz to mogę go wyleczyć. Zostały mi same dobre wojska. Te słabe już się zginęły, a przez to, że mam teraz te dobre wojska, słabych nie mam, to będą mi tych dobrych obijać.
Sam wybrałem normalny, tak. Co na normalnej? No właśnie. Nie opłaca mi się na agresywnej, bo zawsze mogę zginąć, nie? I znowu jest to samo z normalną. Defensywa jest najbardziej taka zabezpieczająca, no ale kolos jego może mi załatwić go na każdej sile. No i dobrze, że ja puściłem go na jakieś lepsze sile, bo poszło na konie. Poszło na konie, tak. Tutaj nie ma żadnego kapitana, żeby sobie nim pomóc. Mój kapitan tylko patrzy w okienku i liczy na wygraną, tak. Ile mam życia? Mam dużo, nie? Spróbujmy może. Tak, o właśnie. O super. Rozwalili mi czterech dużych, a ja mu kolosa rozwaliłem. Możliwe, że jakbym poszedł na depie, to by ta jego agresywna moc była silniejsza niż moja obrona, więc może, że tak zrobiłem. Chociaż nie wiadomo, nigdy nie wiadomo, jakby wyszło w walce z kolosem na innym ataku, tak? Puściłem tylko po to, żeby ich stracić, bo łucznicy i tak by ich rozstrzelali. Jeszcze 11 obili. Teraz mam koniki, które są jak. Na szczęście jeszcze z życiem wyglądają jakoś dobrze. Okej. Okay. Te duże samobity to może trochę poginą. Czterech. I trochę hitów zadali. Konie jak. Jeszcze nie zginęli. Dobra, fajnie by było, jakby łuczników mu wybił, to wtedy miałbym bezpieczeństwo o moje konie. A wybijać chcę. Okej, duże czterech poległo. Okej. Czterech zranionych. W sumie piszę, że czterech, a wiadomo, że kolosa nie ranią w tej części. W tej wersji. W redukcie to tak, obijają kolosa. Jak się w niego wyceluje. Tutaj nie ranią. No właśnie. To może w tego konia po prostu stracę. Właśnie. On i tak by zginął od łuczników prędzej czy później, skoro i tak łuczników cały czas nie chce puścić. A tak to chociaż obił tych 8 koników. Teraz to jedyne co mogę robić, no to puszczać kolosa, nic nie zginie. Lecz widzę, że teraz potrzebuje trochę życia. Więc zaraz mu to życie dam. Widzicie, nie trafiają w kolosa. Masz 120 życia więcej. Każde wojska już były. Mogę zaryzykować na normalnej. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie, bo oni mnie mocno ubili. 6 mu zabiłem, a mi jakoś tam duże hity zadali, tak? Bo niby ich damage jest mały, ale potrafią dużo zaatakować. Bo jest ich, mają mniejszy damage, ale jest większa armia tych łuczników. Jeszcze. Okej, łucznicy strzelają, pada śnieg jeszcze przy okazji. Mogę wam przypomnieć, że jak ktoś chce wyłączyć pogodę, to nie kliknie w to tutaj. To przy okazji też spowoduje, że nie będą trupy się pojawiać na ziemi, tylko od razu będą znikać. Jak, w sensie, jak jest haczyk, no to się pojawiają, a jak jest X, no to znikają. Bez trafienia, bez tego. No bez tej opcji, że leżą i znikają, tak. Po prostu od razu znikają bez leżenia. I ta krew się nie pojawia. Okej. Okay. Mi jakoś tam kolosa nie obili. Okej, okay, może Grey Knight teraz nie chce się tam więcej zrobić. 7.
Mogę latać na normalnym, bo jak płyną koniem, to chyba nie powinni go zabić. Ale miałem nieraz sytuację, że takie osłabione konie cały czas potrafiły mi kolosa ubić, tak? Mam 240 życia. Mogę puścić tak. Nie mam jakiejś. Też mam gwarancję, że on mi nie zginie. Przez to, że mam tyle leczenia, oni są obici mocno. What a fin looking. Coś tam pisało, a już mi tekst zniknął. I'd rather die in my bed. Dobra. Puszczamy tych. Łuczników nie będzie, może po tej turze. Wtedy szybciej będzie walka. Trwała, ale jeszcze trzech łuczników przeżyło. Więc walka jakoś szybciej nie będzie trwała. Dobra. No właśnie, na konie. No to lepiej, że na bety poleciałem, a nie jakiś agresywny siłę. I tak to przynajmniej jakoś specjalnie dużo życia nie stracił. Wiadomo, że konie potrafią zadać, jak są agresywne, bardzo dużo. Nawet jak są bite, to cały czas siłę mają, taką samą. Że są obici, po prostu daje mi możliwość na szybsze pokonanie, ale cały czas mają siłę taką samą. No, tylko nie mają już tej. W sensie oni mają już teraz jeden atak na wojownika. Jeden atak na wojownika był. Myślę, też to jest też w tej części ułatwienie, bo nie. Chodzi mi o tę opcję ataka na rundę. Niego teraz wszyscy mają jeden atak na turę. Natomiast jak wyszli za pierwszym razem, to mogli zaatakować o wiele więcej, bo mieli dwa ataki na turę na jednego takiego konika. A teraz jeden konik może zadać jedynie 24 damage'a. Okej, 30 mało. Mogę przypomnieć, jak się tu zdobywa mana. Łucznicy dają jedną manę, a pozostali dają 5 many. A obicie daje many 2. Najmniej many dają łucznicy. Okej. Trochę podgłośnie, bo teraz nie mam żadnej muzyki. No to, że głośni są łucznicy, no to chyba mnie nie przekrzykują. Mogę w sumie go wyleczyć i spróbować agresywnie wylecieć. Właśnie jak teraz bym wyleciał agresywnie, to mógłbym po prostu widzieć tego kolosa tutaj, a nie tutaj na nogach. Właśnie. Zrobiłem 172 HP, ale kto wie, czy by to wystarczyło. A teraz widzę, że dobrze zrobiłem, że nie ulepszyłem kolesa o punkt więcej, tylko jednak to leczenie wziąłem. Bo jakoś mój koles nie miał problemu, żeby wygrać z jego kolosem. Teraz tylko nie zginę mi z bardzo wspaniały. Szczęście nie zginąłeś. Nie zginąłeś, ale możecie wyleczyć, żebyś walczył dalej. Okej. Jest. Widzę nadzieję na przejście tego. No, w sensie widzę w sensie pierwszą walkę to już wygram na pewno. Chyba, że mi się potknął o coś. Bo na przykład puścić teraz go agresywnie, te małe mogłyby go wysiekać. Pierw w tym wypadku to jest pominięcie kolejki. A, na depie puściłeś ich.
Oni tak by poginęli, więc defensywa niewiele im daje. Dobra, jeszcze raz. Na koniki. Nawet nie zraniły mi kolosa, więc teraz tylko rozwalić te małe. On miał 23, a teraz ma ich. 23 miał przed użyciem. Zabiłem mu chyba 7 czy 8, więc teraz będzie miał 16 lub 15. 16 lub 15 to cały czas są w stanie zabić. Jakby chciał, to by mógł ich na agresywnie puścić, ale nie. Puścił ich na defie. W momencie, kiedy oni mają małe szanse, w przypadku nawet na defie, małe szanse na zadanie mi obrażeń, tak? W takiej ilości tu mają bardzo małe szanse na zadanie mi obrażeń. Zaatakowali raz, ale tylko raz. Walka wygrana. Że sobie manę zwiększę. No, manę sobie zwiększę. Żeby mieć większą szansę na wyleczenie. No, teraz 120 many, więc jakby mnie mocno objął, bo jego wojsko, to mam. Może, będzie mi wtedy potrzebne 30 many na uleczenie. A później te 50 many stracę. Ale. W każdym razie będę miał więcej many zarobić. I teraz pytanie. On ma wojska świeże, więc nic mi. One są. Właśnie, nie wiadomo kogo puści, to one. Dobra, puścimy tak. No właśnie. Okej, okay. Jeden hitek, a twoje dwa słonie są obite. Teraz tutaj mam samego kolosa bez wsparcia wojska. Więc sam kolos mi się sobie zrobi. Dać radę z chaosem. Jest tylko, żeby mi nie poszedł kolos albo wojsko, które by miało go zabić. Poleciał Ice Strike. Trochę życia mu zabrał ten Ice Strike. I teraz nie wiem, w którym momencie puści kolosa. Jakbym to wiedział, to mógłbym na przykład go puścić na odpowiedniej sile. Dobra. Nie wiem, czy to nie było zabójcze dla niego. Chyba nie. Uwaga. Nie no. Na szczęście przeżył. Na szczęście przeżył, ale to było ryzykowne. To było ryzykowne. Tym bardziej, że Hechaos ma zwiększony damage. To było bardzo ryzykowne. Więc nie wiem, czy przypadkiem teraz nie zginie. Ale jeszcze daję mu szansę. Mogę go puszczać na razie na depcie. Teraz też cały czas ryzykuję, bo jak mi pójdzie Kolosus, to go może zmierzyć od razu. Dobra, wyleczymy. O, auxiliary poszły, czyli łucznicy. Braxis Bowman chyba się nazywała i łucznicy od Wolfganga. Taka nazwa mi się kojarzy. Okej, okay, puścimy. Łuczników. Teraz to wyleczyłem tego mojego kolosa na maksa, więc. O, 8 łuczników wysiekał. Więc. Na defie mogę o nim latać teraz. Także. Znaczy, z obawą, że mi wyleci kolosus. Taki kolosus, który będzie w stanie go zabić. Bo wiadomo, że w tej części życie w walce z. W walce kolosów nie ma znaczenia, bo zawsze może go wykonać. Że wiadomo, jakby nie miał 400 życia na 200, to jest tylko 1% szans, że wygra, tak? A teraz ma więcej niż procent szans, że wygra. Szczególnie, że on jest pobity. Ja bym go sobie wyleczył. Właśnie, Zerzabal poszedł. Właśnie poszedł mi Zerzabal na obronie. Pytanie, czy ta obrona by go uratowała, czy nie? Dobra, puścimy tak. Dwóch leży. Jakiś tam damage dostał. Dwa hity chyba. No fajnie było, jakby jeszcze słonie puścił, to wtedy bym był bezpieczniejszy.
No tak myślałem. To było znowu ryzykowne. Ale opłacalne, bo przynajmniej dużo życia stracił, ale dwa słonie leżą. Więc taka zagrywka była. Jeszcze mnie jakoś nie pozbawiła kolosa. Ale poszedł za rezerwat znowu. Więc mógłbym go ubić. Mam 10 many, nie? Mam 10 many i te 10 many może mi nie starczyć. Jeśli na następnym levelu ja chyba ulepszę leczenie. Mógłbym jeszcze raz manę sobie złączyć, ale po co mi? Okej, trochę tam wojsk obił. 8 obił, jednego ubił. Trochę życia stracił. Teraz tak. Właśnie. Przecież nie poszedł jeszcze Colossus. Okej, mogę teraz się wyleczyć, bo na pewno mam manę. Więc fajnie było, jakbym się wyleczył teraz. Mamy 10 zostanie, auxiliary poszli, to mogłem jeszcze puścić Kolosa, ale nigdy nie wiadomo, jakie wojska wyjdą po drugiej stronie, tak? Nie wiadomo, kogo puści przeciwnik. Chyba przeżyję od każdego, kto wyjdzie. Zaryzykowałem, no ale liczyłem, że może jakiś Kolos wyjdzie i bym go od razu ubił, ale wyszli łucznicy. Zadali dwa ataki dostałem od łuczników. Łucznicy znowu. Może łuczników w końcu ubiję, bo chętnie bym chciał szybciej walkę skończyć. Warunkiem, że on z szybciej walki nie skończy. A ja bym chciał tą walkę skończyć, a nie on, żeby ze mną skończył. Okej, uczciwie, dobra. Teraz chyba dobrze zrobiłem. Bo chyba na PK tyle samo co na innej sile. Dwie many mi zabrakło do leczenia. Jeśli te dwie many teraz mi zabrakną, mógłby nie zginąć. Na szczęście nie zginie, bo się tym słoniem nie ma. Nie zabije mi go. Więc mogę go teraz sobie wyleczyć. A później puścić go na jakiś ataku, żeby spróbował coś, jakieś wojsko mu wybić z armii. Puśćmy go na... A znowu ryzykuję, ale... Teraz to ja sobie mogę ryzykować, bo oni są mocno bici. Ale dużo many mogę na nich zarobić. Ale te małe mogą jeszcze spore damage zadać. Łuczników nie ma. Mamy już teraz szybsze tury, bo nikt nie strzela. Teraz nie wiem, czy przypadkiem kolos nie pójdzie. Właśnie. Jak puściłem go na agresję, to miałem szansę, że on wygra. Nie? Chociaż miałem przy... Nie, chyba nie miałem jeszcze w przypadku, że puściłem kolosa na agresję i on przegrał. W sensie, jak grałem te normalne karty. Uprzedziwali mnie na normalnej i na obronie, ale na agresywnej sile jeszcze mi nikt nie przegrał. Nigdy ja sobie tam grałem kiedyś. Okej, 130 życia ma. A 32 miał więcej, jakby wszyscy trafili, to może by jeszcze leżał. Ale na szczęście małej łucznicy nie mają aż takiej dużej szansy na trafienie. Puścimy go znowu na normalny. Teraz jakoś nie muszę się specjalnie oszczędzać. Kolosa nie ma. Jest ubite. Więc... Okej. Nie pamiętam, ile on ma życia. Na pewno nie minus 156. W tej książce to się nie aktualizuje po uleczeniu. Ale no. Jakieś... No zobaczy... Zauważyłem już to.
Wiem, że mają małe szanse na trafienie, jak puszczę kogosa na normalnej czy defensywnej. Znaczy trafić mógł, ale mają małe szanse. Okej, słoni nie ma i teraz muszę się od niego wyleczyć, się będą nie... Ice Strike, i co znowu obije? Nie, tym razem nie obił. Tym razem Ice Strike nie trafił wcale. Dobra, puścimy ich, bo tak, to żeby mnie nie zmienił. Szczęście małe mają szansę. Broken trochę morale gdzie zabrakło, więc wojsko mu zaczęło uciekać. No chyba teraz nie zabiorą tego 89 życia. O, chyba żeby zabrali, to bym się zdziwił. No, na szczęście sobie jeden ostatni uciekł. I mamy wygraną. Teraz co mógłbym sobie wziąć? Co ja bym mógł sobie wziąć? Tak. Wziąłem leadershipa. Teraz co mógłbym sobie wziąć? Więcej? Mamy? O jeden punkcik. Zwiększę jednak siłę tego kolosa. Potrzebuję poprzeć leczenia, bo mam dosyć dużo. 120 leczy. Nie zauważyłem, żeby jakieś jego. Żeby te dwa wojska jakoś mocno nie ubiły. Ale jego wojsko może mnie mocno ubić. Okej, okay, mamy jego wojska. No moje, mam 325 HP. No tutaj HP się zwiększa 25 i. 1 damage. 25 życia, 1 damage. Tak, takie informacje mogę wam przypomnieć. A puścimy go na lepiej. No właśnie. Na siła byłaby dla niego zabójcza. Teraz widzę, że jakby tak ulepszyłem, no to ma więcej szans. Znaczy, mogę go częściej używać, jak ma jeszcze tyle HP, tak. Mogę go jeszcze raz użyć. Chyba nie, żeby DS. Bo jak mógłby go jeszcze ubić, nie? Cały czas może ubić. Dobra. Dobra. Masz. A ryzykujemy sobie. Niespecjalnie dużo życia mu zabrali, bo... Cztery hity były. Cztery były hity. Co leczymy? Leczymy. Blue Ridersy znowu poleciały. Tutaj już nie ma tego, że masz dwa powersy i tylko dwa razy możesz użyć skilla. Tu możesz sobie używać skilli ile ci się żywnie podoba. Tylko musisz mieć manę. No, opuścimy go na depie. Dokładnie. To był dobry... O, właśnie. Dwa zginęły już. Jest tylko o łuczników i małych. Mogę się martwić i o kolosa. O kolosa zawsze się mogę martwić. Okej. Okay. To już jest siódme i ostatnie wojsko. A później jest ten nasz... Jeden trup, tak? Shitsu. Chyba mam 214 życia, więc mogę go uleczyć. Są krytersy na to. Mam korzyść, która jest korzyścią. Wiecie, on pominął kolejkę, a ja uleczyłem go. A krytercy nie zadały mu żadnych obrażeń. Obrażeń nie zadały. Teraz tylko nie zginie kolosie. No właśnie. Trochę życia stracił, ale przynajmniej ubił kolosa przeciwnika. Chyba jeden hitek dostał. Dobra, leczymy go. Leczymy, leczymy. Skoro mam manę, to czemu by jej nie wykorzystać? Życie ma miejsce, więc w sumie mógłbym jeszcze raz go uleczyć. Bo ja i tak mam 30 many jeszcze zapasowe. Teraz mogę być bezpieczniejszy, że on mi nie zginie, bo mieć większe szanse.
No to mogę go więc w sumie teraz stawiać. No ma życia max. Ma więcej życia. No to życie mogę teraz wykorzystywać, żeby niszczyć borsa. Żeby cały czas na takie puszczać. I jest szansa, że to przeżyje. Jeszcze mu tam uciekały wojska. Morale już stracił. To jednak nie mogę tego przeczytać. W Redboxie mogę przeczytać, ile on ma morali. Tutaj jednak tego zrobić nie ma. No już odcinek z porównania, ale niektóre rzeczy mogę jeszcze raz powiedzieć, tak? Mogę to powiedzieć, nikt mi tego nie zabroni, przecież 7 łuczników mu wybiłem. Ale uleczymy go. A co się będę oszczędzał? Mam manę. Będę korzystać, mam manę przecież. Nie, nie. W sensie, no nie wiadomo, że nie uleczyłbym go, gdyby miał full HP, tak? Jak ma już ten specjalny wyspach, no to mogę go uleczyć, bo przecież on zawsze przeżyje. Jak jest uleczony na maksa. Nikt nie zada mi już 325 obrażeń. No chyba, że ktoś, kto jest mało obity. W sensie w jednej turze nie zadadzą mi tyle obrażeń, ale w kilku, jakbym go nie leczył, no to tak. No dobrze, że znalazłem ten sposób. Przynajmniej mam. Więc może się sobie zobaczyć, jak przejść normalny pchar. Crusaderze. Bo wiedziałem, że nikomu się nie udało przejść normalna i harda. W sensie poza tym typem, który grał Emperorem. Dwa takie odcinki są na YouTubie. Ja ich nie. W sensie ja nagrałem odcinek z tego sposobu. Się grał Emperorem i miał Fira i Rise Deada. I tym sposobem wygrał hardy. Ja też nagrałem ten odcinek. Jeden. Dobra, puszczam go już na agresywnej sile bardziej, żeby jak najszybciej tę walkę skończyć. Jak najszybciej. Jak najszybciej. Nie mam co się oszczędzać. Nie mam co się oszczędzać, bo i tak nie zginie. Okej, okay, niedźwiadki. No chyba nie zagadzą 201 obrażeń. Nie. Jeden zginął. Normalny jeszcze byli. Więc nie mieli dużo szans ani na jakiś tam atak, ani na jakąś tam większą obronę. Łuczników, to teraz łuczników nie ma. Bo chyba, że przeżyje ten jeden, ale na szczęście nie przeżył. Okej. Okay. Co, leczymy. Leczymy, leczymy. I mogę polecieć teraz agresywnie. Bo mam życia tyle, że chyba mi nikt tyle nie zabierze. Właśnie 249. Ten niebieski napis trochę wam zasłonił, ale widziałem 249 życia. Ok, puszczam jeszcze raz. 7 razy 24, ile to jest? 7 razy 24 to jest coś z ósemką na pewno. 128? Nie. 148. Ale szybko giną. 5 teraz poległo. Ile oni mają? 17 razy 5 to jest. To jest idealnie 85. Gdyby wszyscy trafili, to może by zginął, ale nie zginie. Nie zginie mi taki kolos. Dobra. Po polach barbarzyńsi leżą. Brasker się jeszcze jedną turę, bo 10 nie może zabić. Może max 8. Jeden jeszcze poszedł sobie z walki, bo już miał dosyć. Teraz tak, został mi jeden duży. Chciałbym go jak najłagodniej tak potraktować, no ale sorry, ale nie da się. Okay. Rozwaliłem dużego, nie wiem czy to widzieliście, bo tego mi się nagranie przez chwilę wyłączyło. Ale tak. Zaczęły mi Rise i Colossus. Ponieważ walczę z Shitsu. Na Shitsu nie potrzebuje leczenia, bo on jest z Colossus też. Mogę go teraz sparaliżować.
Można to nazwać paraliżem. W końcu on walczy tylko jedną turę, nie? Okej. Teraz to opuszczamy. Niech się tam zablokuje. Niech to się nie robi problemu. To zmienimy, ale chyba nie zmienimy tego. Wygrana. Okej. Czy mógłbym jeszcze coś wrzucić do tego odcinka? Na przykład jakąś walkę w Quick Battle? Mógłbym. Zrobię jakąś walkę w Quick Battle. Battle. Quick Battle. A tutaj sobie weźmiemy na przykład. I będzie król kontra na przykład. Na przykład. Niech będzie chaos. Zobaczymy królem na Hechaosa. Ale zrobiłem maxa wszystko i zostawiłem pustynię. Okej. Puścimy na przykład Face Strike'a. On też. Jeszcze trochę życia chyba od Hechaosa wyleczało. Wnioskuję dużej krwi, nie? No ja wiem, że tak jest. Mój koleś nie został broniony. Nie wiem, czy tutaj trzy wojska straciłem, ale widzicie, ile poleciało w powietrze. Ok, 18 i 11 obitych. U mnie 13 obitych, 14 leży. Możemy sobie na przykład dodać morali. Ona jest rajka puszcza. Zobaczymy, jakie damage mi zada. Ilu mi zginie. Trochę tam poginęło, dwa lwy na pewno. 16. A nie wiem, czy to jest wiarygodna liczba. W tej wersji nie ma wiarygodnej liczby. W redukcji już jest wiarygodnie. Można zaufać, bo zawsze po zakończeniu tury jest pokazane, ile wojsk zginęło w tej turze. A tutaj tego nie ma. Nie wiem, czy można ufać w takiej liczbie. Puścimy go. Na serio, nauczniku? Oni tu lepiej nie latają gdzieś do boku, tylko walczą na środku. No wiecie, że człowiek oglądał redukcję, to redukcja to wie, że lwy gdzieś tam latają do boku. Wypuścimy go na defie. Na małe. Okej, okay, się zbił. 8 życia ma stracone. Okej. Okay. Tutaj nie ma tych serduszek, nie? Ej, kolosów. Co ja mogę sobie zrobić? Puścić tych na przykład. O! No to przynajmniej trochę stracę ja, ale oni będą bici. Ja straciłem, oni są bici. Jest to łucznik zginie? Nie zginął. Ich jest czterech. Pięciu. Nie wiem, w kogo poszło w lwa, czy kogoś innego. Puścimy i strajka. Zerzała poszedł. Okej, okay, trochę tam wojsko poniszczyło. Mam jeszcze trochę łuczników, ale on też ma jeszcze łuczników. Okej, okay, dwóch. Czyli mi się nie laguje w polskim, nie? Dobra, lecisz. Najwyżej się wyleczę. No właśnie. Nie trzeba go wyleczyć do walki z kolosem. Z przeciwnym. Okej, trzech obitych. Puścimy w takim razie tych. No to już nie muszę leczyć kolosa, nie? Ja akurat nie lubię, jak tutaj kolosów puszczają na wojsko.
niestety nie cofnę tury. Jeszcze puścił go, serio. Weź puszczaj wojska, może byś wygrał, jakbyś puszczał wojska, a ty puszczasz kolosa. Ty puszczasz kolosa, baranie. No może byś puścił na przykład słonia, to może by jakieś tam wy jeszcze poginęły i może byś widział jakieś szanse na... Mamy nie wysysał, super. Może byś jeszcze widział jakieś szanse na wygraną. I to mi się też tutaj dużo nie podoba, że w sensie w tym trybie. Okej, wszystko fajnie, ale przeciwnik w ogóle się nie stara, żeby wygrać. I teraz puszczę znowu kolosa, chyba zginie. O, jeden hit został. Zadania mu. No, chyba mogę to zrobić już kolosem. Lwy, lewka mi ubiło. Okej, puścimy Archangela na duże teraz, tak? Jak przed chwilą puszczał kolosa, to teraz puścił duże. Właśnie, właśnie. Jakby ktoś miał kontakt z twórcą gry, to mógłby trochę tam szepnąć na ucho, żeby trochę zrobił jakiś poziom trudności w tej grze. Żeby było trudniej. Kolos rozwalony. No sami widzicie, jak to łatwo jest. Okej, wojska giną, moje i twoje. Moje więcej poległo, ale to już mnie nie interesuje. Bo ja mam tyle wojsk, że jestem w stanie cię już teraz ubić. Moje już nie żyją i twoje nie. A jeszcze jeden duży ci przeżył. Z tą defensywą 12. Okej, a tu były trzy słonie, a nie dwa. Dobra. Jeszcze mi manę zawiera, super. Mógłbyś sobie rajzdedować tutaj typu. Szkoda, że twórca gry nie dał takiej możliwości przeciwnikom, żeby rajzdedować przeciwnikowi sobie wojska. Może bym wtedy jeszcze wygrał. No tak. Niestety, ale w chaosie jesteś marny. I to było tyle w tym odcinku. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie drugi sezon z kampanii w wersji klasycznej. A ja mogę wam powiedzieć cześć!